Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest doktor nauk medycznych Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie prezesie, jesteśmy po kilku miesiącach doświadczenia epidemii koronawirusa. W jaki sposób epidemia wpłynęła na taki obszar ochrony zdrowia, jakim są badania kliniczne? O dziwo, oczywiście, o ile epidemia bardzo realny sposób wpłynęła na sektor gospodarczy, o tyle badania kliniczne wydaje się, że nie odczuły w sposób istotny tego lockdownu, właściwie lockdownu światowego. EMA wydała stosowne rozporządzenia mówiące o tym, że należy wstrzymać rekrutację, że należy ostrożnie podchodzić do włączania nowych pacjentów. Natomiast ten krótki czas pandemii, czyli właściwie 2-3 miesiące, nie spowodował wyraźnego spadku w tym sektorze biotechnologii, w tym sektorze medycyny i myślę, że te badania, które toczyły się, nadal się toczą, być może z mniejszą intensywnością, ale już teraz ten rynek się właściwie całkowicie odrodził, a więc krótko po takim szczycie pandemii to się zadziało. Natomiast widzimy, że ponowne badania są rejestrowane, znowu widzimy, że EMA rozpoczęła rejestrację nowych badań, które przychodzą do Europy zza oceanu, a więc możemy powiedzieć, że rynek badań klinicznych z punktu widzenia gospodarczego na pewno nie ucierpiał w sposób znaczący, a i pacjenci, którzy mieli być włączeni do badań, a przez to skorzystać z nowoczesnych terapii, po prostu odsunęło się to w czasie, więc nie są aż tak bardzo stratni. Proszę powiedzieć, panie prezesie, w jaki sposób Agencja Badań Medycznych włączyła się w walkę z koronawirusem? No, to był dla nas niezwykle intensywny czas, czas intensywnej, wytężonej pracy całego zespołu, bo przypominam, że byliśmy instytucją, która najszybciej zareagowała nie tylko w Polsce, ale również w Europie na tak naprawdę pandemię koronawirusową. Podkreślam, że już w 9 dni po wprowadzeniu stanu epidemicznego w Polsce uruchomiliśmy pierwszy program własnej agencji, który wyłuskał 3 najbardziej zaawansowane projekty w kraju, umożliwiające opracowanie skutecznych leków, czy też przygotowujące wektory szczepionkowe, a więc właściwie w kilka dni po tym najbardziej dramatycznym momencie w Polsce to się zadziało. Już chwilę później, bo 3 tygodnie po tym czasie uruchomiliśmy 50 milionów złotych w tak zwanej szybkiej ścieżce dla badaczy w ramach koronawirusa i tutaj wyłoniliśmy kilkadziesiąt dobrych projektów, które w tej chwili się toczą i w ciągu 12 najbliższych miesięcy będziemy mieli ich realne, namacalne efekty, bo są to projekty krótkie. Między innymi czołowe polskie instytuty, uczelnie, sieć badawcza Łukasiewicz są beneficjentami tych rozwiązań, ale również firmy prywatne, które mają zaawansowane prace biotechnologiczne. Także czekamy na to, przygotowujemy się na kolejny czas pandemii w trochę innym wydaniu, no ale myślę, że będziemy dzięki temu o wiele lepiej przygotowani. A czy może pan powiedzieć coś więcej na temat tych projektów badawczych, jeśli chodzi właśnie o leki na COVID-19, na jakim to jest etapie, jak to przebiega? Część projektów ma za zadanie tak naprawdę przeprowadzenie badań klinicznych istniejących już schematów leczenia, więc mówimy o tym, że część leków, które podejrzewamy, że będą skuteczne w walce z pandemią, zostaną przetestowane i tym samym dotrą do polskich pacjentów. Dzisiaj, jak przyglądamy się choćby historii chlorochiny czy hydroksychlorochiny, z którą wiązano duże nadzieje, wiemy, że dzięki badaniom klinicznym okazała się ona właściwie nieskuteczna, w tej chwili nie jest rekomendowana do leczenia. A więc część badań to właśnie badania tego typu. Inne z kolei, no to są badania innowacyjne, jak choćby te, które toczą się z fagocytami w Centrum Onkologii w Warszawie, czy zespół pana profesora Drąga we Wrocławiu, który opracowuje innowacyjne proteazy, które być może będą rozcinały genom wirusa i zapobiegały jego dalszej replikacji. No więc mówimy tutaj już o zupełnie innych projektach mających na celu opracowanie skutecznych metod, innowacyjnych metod leczniczych. No i kolejna grupa projektów to projekty, powiedziałbym, epidemiologiczne, pokazujące seroprewalencję wirusa, jego rozprzestrzenianie się w polskim społeczeństwie, ewentualne powikłania, które za sobą niesie, no i projekty testowe, które umożliwiają opracowanie polskich, szybkich, skutecznych i mam nadzieję tanich testów. Trwają prace nad projektem ustawy o badaniach klinicznych. Proszę powiedzieć, na jakim etapie ona jest i kiedy będzie przekazana do konsultacji, a też istotne dla nas jest to, czy są jakieś zapisy, które będą kluczowe dla pacjentów.
No myślę, że jest to niezwykle istotny i oczekiwany akt prawny, zgodnie z założeniami, kiedy agencja miała opracować w tak naprawdę bardzo szerokim zespole, składającym się i z przedstawicieli biznesu farmaceutycznego, i z pacjentów, i z wiodących naukowców w Polsce, przedstawicieli środowiska akademickiego, ten tekst ustawy. To się zadziało. Zespół pracował szybko i sprawnie. Opracowaliśmy, myślę, bardzo przekrojowy akt dostosowujący nas do prawa europejskiego. No i niestety, no tutaj są to te namacalne, negatywne efekty pandemii. Akt został przekazany do resortu zdrowia tuż przed wybuchem epidemii koronawirusa. W związku z tym prace nad tą ustawą z przyczyn obiektywnych zostały wstrzymane. Natomiast my już teraz mamy deklarację pani minister Szczurek-Żelazko, że najpewniej po wakacjach ta ustawa trafi do wykazu prac rządu i trafi do parlamentu, a więc będą konsultacje społeczne, będziemy szeroko przyglądać się, czy coś jeszcze należy w tym akcie uregulować. Myślę, że z punktu widzenia pacjentów jest to niezwykle istotna zmiana, która z jednej strony reguluje i ubezpiecza ten rynek badań klinicznych w Polsce, bo stworzyliśmy pewne rozwiązania, które powodują, że de facto badania kliniczne w Polsce będą bezpieczniejsze. Mówimy o powołaniu funduszu gwarancyjnego przy Agencji Badań Medycznych, który w razie działań niepożądanych będzie wypłacał należne świadczenia pacjentom w szybkim tempie. Z drugiej strony o regulacji Naczelnej Komisji Bioetycznej, która również powstałaby przy Agencji Badań Medycznych i będzie centralną komisją świadczącą usługi dla całego kraju, a więc znowu pewne regulacje w zakresie etyki prowadzenia badań klinicznych. No i istotne zmiany ubezpieczeniowe, gdzie z jednej strony mają to tak naprawdę uregulować działanie biznesowe dla rynku farmaceutycznego, czyli zmniejszyć koszty prowadzenia badań klinicznych w Polsce, a więc mam nadzieję, że będzie ich po prostu więcej. Z drugiej strony szerzej i dokładniej ubezpieczyć te badania, które wiążą się z realnym i dużym ryzykiem dla pacjentów, a więc chcemy, żeby pacjenci, krótko mówiąc, czuli się bezpieczniejsi w badaniach klinicznych i mieli pełną informację co do tego, jakie mogą być spodziewane skutki i pozytywne, i negatywne tych badań. No właśnie, mówimy o pacjentach. Powiedzmy może więcej na temat projektu Pacjent w badaniach klinicznych. Jak wielu pacjentów korzysta już z tego portalu i czy pacjenci rzeczywiście trafiają do badań klinicznych właśnie dzięki tej ścieżce edukacyjnej? To jest portal, z którego jesteśmy dumni, bo przejęliśmy ten projekt od Polskiego Funduszu Rozwoju. W tej chwili, zgodnie z kompetencjami, agencja jest tym miejscem, który w sposób obiektywny, myślę, że z dużą ekspertyzą uzupełniła, rozbudowała ten portal. W tej chwili on ma charakter przede wszystkim informacyjny. Codziennie korzysta z niego kilkuset pacjentów, poszukując obiektywnej wiedzy na temat badań klinicznych, sposobu ich prowadzenia, bezpieczeństwa właśnie, czy samych procedur. Więc myślę, że to już jest duży sukces. Natomiast my patrzymy dalej i chcemy wspierać pacjentów również w tym, żeby proaktywnie mogli poszukiwać informacji nie tylko o badaniach klinicznych jako takich, ale również chcielibyśmy wzbogacić ten portal o kolejny moduł, powiedziałbym, czyli dedykowaną pacjentom wyszukiwarkę badań klinicznych. Dzisiaj takiego narzędzia w Polsce nie ma, więc chcielibyśmy, żeby pod auspicjami agencji ono zaistniało, żeby pacjenci sami mogli odszukać to badanie kliniczne, które dla nich jest najbardziej adekwatne, zobaczyć, gdzie ono się toczy, skontaktować się ze stosownym badaczem w celu ewentualnej rekrutacji do tego badania. Więc myślę, że to narzędzie w 2021 roku już dla pacjentów powstanie. W tej chwili trwają prace w agencji nad przygotowaniem budżetu i szczegółów tego zamówienia. Myślę, że w najbliższym czasie będziemy również rozbudowywać ten portal o umowy trójstronne, czyli powiedziałbym takie dokumenty, do których pacjenci powinni mieć dostęp, no i powinni również przyjrzeć się, jak prawnie wyglądają sytuacje pacjentów, choćby w sytuacji jakiegoś zagrożenia, bo to też w badaniu klinicznym może się wydarzyć. No i współpracując szeroko z organizacjami pacjenckimi, myślę, że w przyszłym roku będziemy chcieli również wzbogacić to działanie o taką linię wsparcia dla pacjentów, gdzie będzie można zadzwonić, w sposób obiektywny uzyskać informacje na temat
wątpliwości, niejasności, jakichś działań prawnych, więc tego pacjenci też oczekują, no i tutaj chcielibyśmy wyjść naprzeciw. A takim pośrednim uzupełnieniem tych działań niewątpliwie jest toczący się w tej chwili konkurs na powołanie centrów badań klinicznych, czyli wysoko standaryzowanych, dedykowanych pacjentom centrów, które będą w szpitalach klinicznych, po to, żeby pacjenci w dużym komforcie mogli skorzystać z badań klinicznych właśnie. Powiedzmy może jeszcze na koniec kilka słów na temat niekomercyjnych badań klinicznych. Jakie one mogą przynieść korzyści pacjentom? No, to jest największe pole działania Agencji Badań Medycznych. Przypominam, że już w pierwszym konkursie wydatkowaliśmy blisko 0,5 miliarda złotych na te najlepsze projekty. W kolejnej rundzie, która w tej chwili jest w ocenie formalnej, mamy wnioski na znowu kolejne 0,5 miliarda, więc myślę, że kilkaset milionów złotych trafi do pacjentów. Badania niekomercyjne to są te badania, które w sposób obiektywny sprawdzają, no, powiedziałbym, to, czym niechętnie zajmuje się przemysł. Czyli te leki, te innowacyjne terapie, czy stare leki, które mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu istotnych chorób, które z punktu widzenia biznesowego, no, niekoniecznie przekładają się na działania rentowne. My to oczywiście rozumiemy. No, trudno, żeby biznes zajmował się czymś innym niż same działania biznesowe. Dlatego mamy takie poczucie, że tego typu agencje, działające również w krajach zachodniej Europy czy za oceanem, muszą takie działania podejmować. W tych kilkudziesięciu projektach, które już sfinansowaliśmy, są między innymi projekty z zakresu hematologii dziecięcej, niezwykle istotne projekty, które spowodują, że każde określonym podtypem białaczki, no, uzyska najnowocześniejsze leczenie, leczenie porównywalne z tym, które w tej chwili toczy się w Stanach Zjednoczonych. A więc mówimy, no, o całkowitej zmianie podejścia do pacjentów. Ci pacjenci byliby leczeni w zupełnie inny sposób, gdyby nie projekty ABM-u. Podobne rzeczy mają się z kardiologią. Wiele projektów w tym zakresie zostało złożonych, między innymi leki w niewydolności serca, które dzisiaj kosztują kilka tysięcy złotych nawet miesięcznie, no, będą pacjentom podawane za darmo dzięki grantowi agencji. No i jednocześnie poznamy ich faktyczną wartość dodaną, co mam nadzieję w przyszłości będzie przekładało się na decyzje refundacyjne decydentów. Panie prezesie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Gościem w Tygodniu Pacjenckim był dzisiaj doktor nauk medycznych Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych. Serdecznie dziękuję. Dziękuję uprzejmie.